To zaczynaj. Czy ja mam zacząć? Zaczynaj. Zaczynam. Przychodzimy do Was dzisiaj z tagiem Try Chapter, czyli spróbuj rozdział, posmakuj rozdziału. Cześć, z tej strony Asia i Gosia z Tu czy Tam. Dzisiaj przychodzimy do Was z tagiem Try a Chapter, czyli skosztuj rozdziału. Za otagowanie bardzo dziękujemy Pawłowi z P42. Link do jego filmiku znajdziecie poniżej. Jeśli ktoś jeszcze nie zna Pawła, co jest raczej niemożliwe. Tak. Cała zabawa polega na tym, że wybieramy sobie 5 książek, których nie znamy, których jeszcze nie czytałyśmy. Czytamy jeden rozdział, bądź prolog, bądź jakiś krótki fragment. I po każdym przeczytanym rozdziale przychodzimy tutaj do Was, opowiadamy o naszych wrażeniach, a na koniec wybieramy jedną książkę, którą będziemy czytać w następnej kolejności. Moją pierwszą książką jest Córka rzeźbiarza Tove Jansson i jedyne co wiem o tej książce to, że napisała ją autorka Muminków i że nie jest o Muminkach. Ja jako pierwszą książkę wybrałam starszą pozycję. Jest to Most królowej Jadwigi Jerzego Sulimy Kamińskiego. Jest to książka, którą pożyczyła mi moja teściowa, mówiąc, że jest to jedna z jej ulubionych książek i kiedy zapytałam, o czym ta książka jest, powiedziała, że muszę przeczytać, żeby się dowiedzieć, więc nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ta książka i na razie nic więcej na ten temat Wam nie mogę powiedzieć. Zabieramy się za czytanie, robimy sobie herbatę i wracamy za chwilę. Postanowiłyśmy się trochę doświetlić świątecznie, mam nadzieję, że aparat przez to nie oszaleje. I wracamy do Was po przeczytaniu jednego rozdziału z naszych książek. No to jest książka, która bardzo mnie zaskoczyła. Przyznam, że chyba nie czytałam nic podobnego. To są historie z życia Tove Jansson, napisane w formie przypowieści, baśni. Pierwsza historia mówi o tym, jak jej dziadek osiedlił się w pewnym miejscu i jest to opisane tak, jakby po prostu znalazł jakąś ziemię obiecaną. Kiedy sadzi różne rzeczy w ogrodzie, to jest jak Bóg, który rzuca ziarna i wyrasta z tego wszystko, co dobre i tak dalej. No niesamowicie to jest opisane, a to jest po prostu opis jej wspomnień z dzieciństwa. I z perspektywy dziecka? Nie, nie. To jest pisane chyba z perspektywy osoby dorosłej, ale opisane są momenty z życia dziecka i jest to opisane w taki sposób, jakbyś, no akurat nie wiem, czy wszystkie te opowieści będą takie, ale ta pierwsza to jest no jak taki jakby Biblia przystosowana do młodego odbiorcy. Niesamowita rzecz, jestem bardzo zainteresowana. Jeżeli reszta takich tych książek, które wybrałam, jest podobnie interesująca, to będę miała problem. Ja mam problem trochę, bo ja po przeczytaniu pierwszego rozdziału nadal nie wiem, o czym jest ta książka do końca. Rzecz dzieje się w Bydgoszczy. Narratorem jest mały chłopiec, który w tym pierwszym rozdziale opisuje swoich dziadków, opisuje twój świat taki najbliższy i jest to właśnie tak bardzo gęsto napisana książka, opis właśnie tego miasta i w ogóle życia w tym mieście widziane oczyma tego chłopca. Dosyć trudny jest tutaj język i to mnie zaskoczyło, bo ona jest właśnie taka bardzo szczegółowa i bardzo dużo jest takiego właśnie dziecięcego punktu widzenia. Także na początku zupełnie nie wiemy, o co chodzi. W ogóle całość zaczyna się od jakiegoś masona, który pływa na grzbiecie, w brdzie, w garniturze i z cygarem i zupełnie nie wiem, o co chodzi, a cała ta opowieść jest jakby wyzwolona tym, że w tym czasie smołowany jest dach w domu tego chłopca. Nie mam zielonego pojęcia, o czym będzie ta książka. Jeżeli czytaliście Most królowej Jadwigi, to dajcie znać, bo ja cały czas nie wiem. Jestem zaintrygowana, ale też nie była to najłatwiejsza lektura. Nasz drugi zestaw, dwie propozycje. Moja to Rolanda Topora, Księżniczka Angina. Roland Topor jest znanym pisarzem. Ja czytałam Topora Chimerycznego Lokatora, więc spodziewam się, że będzie to książka dość dziwna. Będzie tu pewnie dużo groteski, czarnego humoru, może jakieś sytuacje nie do końca łatwe do wyjaśnienia logicznie. Wiem, że książka też ma mieć jakiś kontekst, coś mieć wspólnego z Alicją w Krainie Czarów. Ja mam książkę, którą od dawna chciałam przeczytać, ponieważ obie miałyśmy ją przeczytać na studiach i jakoś nam się wtedy nie udało, kiedy chodziłyśmy na zajęcia z literatury czeskiej. Powiedzmy, że nie dostałyśmy tej książki w bibliotece. Ona była w moim domu już od wielu, wielu lat, więc no, ale tak, powiedzmy, że nie dostałyśmy tej książki wtedy. Jest to Śmierć pięknych Saren, autorem jest Ota Paweł. I wiem o tej książce tyle, że na pewno opowiada o łowieniu ryb. Na pewno jest to książka, która była pisana przez autora jako terapia, kiedy radził sobie z chorobą psychiczną. I ponoć jest to jedna z najbardziej optymistycznych książek, jakie można przeczytać w ogóle. Jest to ukochana książka Mariusza Szczygła, który zawsze ją poleca i mówi,
że wielokrotnie tę książkę wielu osobom sprezentował, także jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, dlaczego zabierałam się za nią już od tylu lat, ale jakoś się jeszcze nie złożyło, żebym zaczęła ją czytać. No to idziemy. Powracamy z książkami. Moje wrażenia po pierwszym rozdziale Śmierci pięknych saren Otta Pawela. Książka jest niesamowicie zabawna i mam wrażenie, nie wiem czy tak to będzie dalej, ale pierwsza historia to jest właściwie opowiadanie i można ją traktować tak oddzielnie, bardzo możliwe, że to będą takie trochę anegdoty. Mamy tutaj historię mamusi i tatusia autora. Mamusia chciałaby pojechać na wakacje do Włoch, ale tatuś ma inny pomysł, postanowił kupić staw rybny z karpiami, ponieważ jest zapalonym wędkarzem i uważa, że taki staw to jest właśnie doskonały pomysł na biznes i mnóstwo pieniędzy rodzina na tych karpiach zarobi. Kupuje staw od pewnego doktora. Staw wygląda zachęcająco, ponieważ pływa w nim pewien bardzo tłusty karp. No i po jakimś czasie następuje połów. Jak się można domyślić, staw nie był taką okazją, jak się wydawał na początku. Bardzo zabawna historia. Ciężko na jej podstawie stwierdzić, co dalej będzie w tej książce. Podejrzewam, że mogą to być takie anegdoty właśnie rodzinne. Ja nie zawiodłam się na mojej książce, to znaczy rzeczywiście jest to świat bardzo groteskowy i bardzo humorystyczny. Troszkę zdziwiło mnie, że w tym pierwszym rozdziale nie ma nic szokującego, bo Roland Topor jednak, jego Chimeryczny lokator to jest książka zdecydowanie dla dorosłych czytelników. No ale też się rozkręca powoli. No to prawda. Księżniczka Angina bardzo przypomina Alicję w Krainie Czarów pod kątem sposobu opowiadania, z tym, że nie mamy tutaj tego z punktu widzenia dziewczynki czy Alicji, tylko z punktu widzenia dorosłego człowieka, Jonathana czy Jonathana, który idąc drogą zostaje potrącony przez ciężarówkę w kształcie ogromnego czerwonego słonia, którą to ciężarówkę prowadzi kanclerz Witamiński oraz w ciężarówce znajduje się też księżniczka Angina. I oni go potrącają, kostka jest skręcona, zaczynają rozmawiać. Księżniczka Angina i kanclerz Witamiński postanawiają zabrać ze sobą Jonathana po tym, jak zdaje pewien test, egzamin, musi odpowiedzieć na kilka pytań. Jest to bardzo zabawny rozdział. Trudno się go opowiada, bo to jest tak jak z Alicją w Krainie Czarów. No nie o treść tylko i wyłącznie tutaj chodzi. Bardzo ciekawa książka, z chęcią po następne rozdziały. Teraz idziemy czytać ja, miniaturzystkę Jessie Barton i jest to książka bardzo popularna i pokazywana wielokrotnie na blogach i wspominana przy okazji tego, że wyszła nowa książka Jessie Barton, czyli Muza. I tak naprawdę wiem, że dzieje się w Amsterdamie w XVII wieku i niewiele więcej. Coś jest oczywiście związane z miniaturzystką, jak można się domyślić. Ale jeszcze nie sięgnęłam, także dla mnie to będzie niespodzianka. A ja spróbuję zmierzyć się z Blade Runnerem, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. I widziałam film na podstawie tej książki i film bardzo lubię i dobrze go pamiętam, ale zastanawiam się, czy ta historia oryginalna różni się jakoś od swojej adaptacji, czy nie. No i jakim stylem pisze Philip K. Dick. Do zobaczenia za chwilę. Jestem po lekturze Blade Runnera i przyznam, że trochę się pospieszyłam z tą deklaracją, że świetnie pamiętam film, bo albo słabo pamiętam film, albo pierwszy rozdział tej książki w ogóle nie występuje w filmie. A jeżeli występuje, to jest przedstawiony nie za pomocą scen i dialogów, tak jak tutaj, tylko może jakichś obrazów gdzieś w tle, bo ja nie pamiętam tego, a to jest bardzo interesująca pierwsza scena. Tutaj mamy do czynienia ze światem, w którym ludzie programują swoje emocje. Jest taka specjalna maszyna, która pozwala ludziom zaprogramować swoje emocje. Mogą sobie wybrać jakiś program, który jest albo ekscytacją, albo zadowoleniem. I zwykle te emocje są pozytywne, ale poznajemy tutaj głównego bohatera i jego żonę, która postanowiła zaprogramować sobie emocje negatywne, ponieważ jest już zmęczona tymi emocjami pozytywnymi, tym, że wiecznie jest zadowolona, szczęśliwa, rozemocjonowana. I postanowiła, że będzie miała przez jakiś czas depresję. I on nie jest w stanie jej zrozumieć. Nie mamy tutaj do czynienia za bardzo z androidami, które są od początku właściwie w filmie. Jest to pokazanie obrazu człowieka w przyszłości i właśnie problemów wynikających z tego, czy pozytywne i negatywne uczucia powinny być dla nas dostępne tak samo, czy powinniśmy eliminować te negatywne. Bardzo
bardzo ciekawe. I w ogóle no, nie z tym kojarzy mi się Łowca Androidów filmowy. Bardzo, bardzo ciekawe, będę czytać dalej na pewno. Ja przeczytałam i króciutki prolog, i pierwszy rozdział Miniaturzystki. I prolog oczywiście jest zupełnie niezrozumiały na razie. Opowiada o pogrzebie jakiejś kobiety, który inna kobieta obserwuje z góry, nie ujawniając się, że jest na tym pogrzebie. I na sam koniec podchodzi i zostawia na grobie miniaturowy domek. Natomiast pierwszy rozdział opowiada o tym, jak podejrzewam główna bohaterka Petronella, zwana Nellą, przybywa do domu swojego świeżo poślubionego męża, przy czym przybywa tam sama i tego męża nie ma na miejscu, przyjmuje ją siostra męża. I rozgrywa się tutaj taka no, scena między tymi kobietami, które jakby od początku są do siebie dość wrogo nastawione, ponieważ są postawione w takiej zupełnie nowej sytuacji i każda z nich stara się gdzieś tam już od początku zaznaczyć swoją pozycję. Mam wrażenie, że będzie to jakaś taka intryga dosyć nieprzyjemna, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Język mi się podoba. Podejrzewam, że gdybym usiadła do tej książki tak po prostu, to już bym ją czytała dalej. Także jest wciągająca i bardzo zachęca przez to też, że ten rozdział nie jest taki domknięty, bardzo zachęca do kontynuowania lektury, więc jestem bardzo zaintrygowana. Następne książki, po które sięgniemy, to... W moim przypadku Sekretne życie pszczół Sumoki, czyli bestseller, o którym słyszałam same dobre rzeczy, ale starałam się nie słuchać za bardzo, o czym to jest. No chociaż okładka chyba trochę zdradza. Ja sięgnę po Dostatek Michaela Crameya, książkę bardzo polecaną na polskim BookTubie, ale też wiem o niej tylko tyle, że dzieje się na Nowej Fundlandii i no kojarzy mi się jakoś bardzo zimno-zimowo, więc miałam nadzieję już w najbliższym czasie po nią sięgnąć. To znowu my, ponieważ pierwszy rozdział Dostatku Michaela Crameya jest bardzo długi, przeczytałam po prostu pierwszy podrozdział tej książki i byłam bardzo zaskoczona. Pewnie nie byłabym zaskoczona, gdybym przeczytała to, co jest napisane z tyłu, ale ja po prostu tego nigdy prawie nie robię. Mamy tutaj mieszkańców Nowej Fundlandii. Na brzeg został wyrzucony wieloryb, który jeszcze żyje, natomiast wszyscy mieszkańcy mają nadzieję, że każdy z nich coś z tego wieloryba dostanie, jakąś część jego. W związku z tym wszyscy czekają, aż on po prostu skona, żeby go można było podzielić na kawałki. I kiedy już rozcinają tego wieloryba, z jego wnętrzności wypadają zwłoki człowieka, bardzo dziwnego, bladego człowieka. I w trakcie przenoszenia go okazuje się, że ten człowiek żyje. O, właśnie. I na razie jeszcze nie wiem nic więcej. Jest to jakiś taki dziwny, blady mężczyzna. I już wiadomo, w tym pierwszym rozdziale pojawia się taka informacja, że jedna z bohaterek zostanie jego żoną w którymś momencie, że patrzy na swojego przyszłego męża. Natomiast no, na razie mamy tego człowieka, który oczywiście porównywany jest do Jonasza od razu, bo z wielorybiego brzucha został wydostany. Bardzo ciekawe, dziwne, klimatyczne. No, jestem ciekawa, co dalej będzie. No, ja skończyłam też fragment pierwszego rozdziału Sekretnego życia pszczół. Tak jak sugeruje to okładka, jest to książka o południu Stanów Zjednoczonych w latach... Pierwszy fragment tej książki dzieje się w latach 60., czy też wspominane są lata 60. Narratorką jest kobieta, która mówi o swoim dzieciństwie akurat w tym pierwszym fragmencie. Mówi o tym, jak miała 14 lat i jak miała 4 lata. To jest dziewczynka, która mieszka razem ze swoim ojcem na jakiejś farmie czy plantacji. Jej ojciec ma sad z drzewami brzoskwiniowymi, jeśli dobrze zrozumiałam. Ponieważ zmarła jej matka, a matka zmarła tragicznie, nie będę mówić jak, bo jest to ciekawa historia, do domu trafia murzynka, która pracowała w tym sadzie, zbierała brzoskwinie. Właściwie to jest jedyna informacja na temat tej postaci, która jest tutaj na pierwszym planie, że ona po prostu przyszła do domu i ma się opiekować tą dziewczynką. A pierwszy fragment tej książki, pierwszy fragment pierwszego rozdziału mówi o tym, jak zmarła jej matka, i jak trudne stosunki ma ze swoim ojcem. Też warto wspomnieć, że pojawiają się w tym pierwszym fragmencie pszczoły. Pszczoły mają gniazdo w ścianie pokoju narratorki. Ciekawe, chętnie poczytam dalej. Co będziemy czytać dalej? To ja mam coś, o czym nawet nie słyszałam, więc nie wiem nic. Książkę, którą znalazłam u Gosi na półce. Ale ja też nic o niej nie wiem, bo kupiłam ją na jakiejś
promocji w Matrasie kosztowała chyba 10 zł, a jest pięknie ilustrowana i jakoś naprawdę od kilku lat stoi na mojej półce, a ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za książka, jeszcze po nią nie sięgnęłam. No, książka nazywa się Świat według T.S. Spiveta, autorstwa Rafa Larsena. I to jest wszystko, co o niej wiem. Tak, no i ja mogę dopowiedzieć tylko tyle, że tutaj jest pisana częściowo również na marginesach, z dopiskami, więc trochę chyba trzeba będzie się zastanowić w ogóle, jak to czytać. A ja mam bardzo znany tytuł, chociaż tak naprawdę nie wiem, ile osób tę książkę czytało, ja czyli nie Niekończąca się historia Michela Andiego. Ja od dawna chciałam przeczytać tę książkę. Ona jest dosyć trudno dostępna, ale ją po prostu znalazłam w mojej bibliotece osiedlowej. Ja szukałam, w mojej nie ma. No, a ja właśnie nie szukałam, a wystarczyło jej się sprawdzić. I jestem tej książki bardzo ciekawa, bo jako dziecko uwielbiałam film. Oglądałam go wielokrotnie, chociaż też już dosyć dawno, więc nie pamiętam go jakoś tak dokładnie. Trochę się tej książki boję, bo słyszałam o niej dość negatywne opinie, że nie jest tak dobra jak film. Ona ma, nie wiem czy to będzie widać, dwa kolory czcionki, to znaczy czerwoną czcionką są zapisane wydarzenia realistyczne, a wydarzenia fantastyczne zapisane czcionką zieloną. Ja będę czytać pierwszy rozdział, który jest realistyczny. Wracamy za moment. Wracamy po raz ostatni. Aśka jęczy i stęka, więc powie jako pierwsza. Przeczytałam bardzo długi pierwszy rozdział. Faktycznie książka jest ciekawie skonstruowana, ponieważ mamy tu sporo rysunków i takich właśnie informacji na marginesach, też okraszonych rysunkami. No i miałam duży problem, bo myślałam, że może będę mogła przerwać w połowie ten rozdział i opowiedzieć po prostu, co się działo, ale ten rozdział opowiada o tym, jak 12-latek odebrał telefon. I ja nie mogłam skończyć tego rozdziału wcześniej, ponieważ ta sytuacja ciągnęła się przez te 40 prawie stron. Narratorem jest chłopiec, który ma 12 lat i który uwielbia robić takie rysunki bardzo szczegółowe, takie właśnie do prac naukowych, jakby opisuje różne zwierzęta, robi mapy wszystkiego, robi nawet mapy sytuacji, które zdarzają się w domu. I jego rysunek zostaje zauważony przez jakiegoś bardzo znanego profesora uniwersytetu i wystawiony na wystawie. Okazuje się, że jest na tej wystawie największym hitem całej wystawy i ten profesor dzwoni do 12-latka, nie wiedząc o tym, że ma 12 lat i proponuje mu, informuje go właściwie o tym, że otrzymał nagrodę za szerzenie nauki i tak dalej i proponują mu, jeśli dobrze zrozumiałam, stanowisko na uniwersytecie. Rozdział kończy się na tym, że nie powiem, czym się kończy. Możemy się dowiedzieć, czy chłopiec zgodził się na tę propozycję, czy nie. Trzeba jeszcze dodać, że aby odebrać tę nagrodę, on musi się tam zgłosić i wygłosić mowę, jak przy dostaniu Nobla. Trudno się było dowiedzieć, jak skończy się ta rozmowa, dlatego że książka jest pełna dygresji. I właściwie te wszystkie fragmenty, które są na marginesach, to są dygresje. Chłopak odbiera telefon i mówi, że ten telefon ma bardzo długi kabel. I tu pojawia się historia tego kabla. W jaki sposób ten kabel jest taki, dlaczego on jest taki długi, kto spowodował kupienie tego kabla i tak dalej, i tak dalej. Więc żeby dojść w ogóle do tego, co się dzieje w akcji, to trzeba naprawdę wiele przeczytać. Ciekawe, ale chyba nie jest to ulubiona książka z tych pięciu, które czytałam. Ja nie byłam specjalnie zaskoczona, bo znam Niekończącą się historię i mamy tutaj w pierwszym rozdziale bohatera Bastiana Baltazara Buxa, który uciekając przed swoimi kolegami, którzy dręczą go w szkole, trafia do księgarni, do antykwariatu pana Koreandra i tam odbywa się taka rozmowa przedstawiająca w ogóle, co to jest za postać i widzi u antykwariusza książkę Niekończąca się historia, która jest zapisana dwoma kolorami czcionek, jak potem ją przegląda, czyli właściwie tę książkę, którą my dostajemy do rąk. I on bardzo chce tę książkę mieć, z tego powodu, że uwielbia czytać i zawsze najtrudniejszym momentem dla niego jest to, kiedy książka się kończy. Kiedy trzeba się rozstać z bohaterami, kiedy nie można już kontynuować tej samej przygody, dlatego taka niekończąca się historia jest dla niego bardzo atrakcyjna. A ponieważ nie może tej książki kupić, ponieważ pan Koreander zapowiedział, że mu żadnej książki nie sprzeda, a on też nie ma za bardzo pieniędzy, to on tę książkę po prostu kradnie. Ucieka z nią w stronę swojej szkoły, chowa się na strychu i zaczyna ją czytać. Przy czym to, co przeczyta, znajduje się już w następnym rozdziale, więc jest to taka w ogóle książkowa incepcja, czyli
czytamy książkę o chłopcu, który czyta tę książkę. I klimat jest naprawdę bardzo przyjemny, ponieważ pada deszcz, jest zimno, a on chowa się, przykrywa kocem i zaczyna czytać książkę, więc jest to w ogóle książka, która zachęca do lektury od razu. I bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił ten pierwszy rozdział, mam ochotę czytać dalej, chociaż wiem, że to nie jest najbardziej reprezentatywny rozdział dla tej książki, no bo cała reszta, która dzieje się w Fantazjanie, jest dużo bardziej obszerna, więc to no, nie o tym będzie tylko ta książka, ale bardzo zachęcająca. Przechodzimy teraz do tego, którą książkę wybrałyśmy, co będziemy czytać w następnej kolejności. Ja będę kontynuować Córkę rzeźbiarza Tove Jansson, dlatego że to jest historia opisana tak, jak ja w życiu nie widziałam, że biografia, autobiografia, wspomnienia z życia mogą być opisane. To jest baśń o sobie i własnej rodzinie, jest niesamowita. Ja będę czytać niekończącą się historię, ale nie dlatego, że był to najlepszy pierwszy rozdział, który przeczytałam, tylko dlatego, że po prostu mam ochotę teraz na taką książkę. A w drugiej kolejności sięgnęłabym po miniaturzystkę. No to ja mam ochotę na inne niż nasz światy i dwa drugie miejsca to jest Blade Runner i Księżniczka Angina. Dajcie znać, czy znacie książki, które pokazywałyśmy, czy chcecie nam polecić i powiedzieć, nie, nie, pierwszy rozdział to jeszcze, to nic takiego, czytajcie dalej właśnie tę książkę, więc czekamy na wasze komentarze. Bardzo dziękujemy Pawłowi za otagowanie nas, bo była to naprawdę dobra zabawa. No i teraz osoby, które wybieramy do zrealizowania tego tagu. Na pewno chciałybyśmy otagować Nisponia Literackiego. Tak. Nispoń jest nowy na BookTubie, ale już widzimy, że zawsze proponuje bardzo ciekawe książki. Tak, więc... i ma podobny gust czytelniczy do naszego, więc chętnie zobaczymy w twoim wykonaniu ten tag. Poza tym zapraszamy do zabawy wirtualną B, która również gdzieś nam się przeplata z naszym gustem czytelniczym. A ostatnią osobą jest osoba, która opowiada o książkach, o których bardzo rzadko słyszę na innych kanałach na BookTubie i które są dla mnie książkami zupełnie nowymi, nie mam o nich zielonego pojęcia i z dużą przyjemnością zawsze oglądam te filmiki, czyli Zosię Osińską z bloga Książki to moje paliwo. Zapraszamy was do wykonania tego tagu, jeżeli nie zostaliście otagowani, a chcielibyście zrobić ten tag na swoim kanale, albo po prostu chcielibyście go zrobić dla siebie w domu i wybrać sobie książki do czytania w najbliższym czasie, zapraszamy serdecznie. I pozdrawiamy wszystkich, cześć! Pa! Mogę to wstawić na końcu? A później matka powiedziała, że dupa w filmie. Mówię ci.